Cześć, siemano, witajcie w kolejnym vlogu. Drugi vlog w tym roku. I drugi vlog z nawożenia. Dzisiaj akcja nocna. Nawozimy rzepak RSM-em. Paweł już na mnie na polu czeka. Z opryskiwaczem pojechał jakieś około godziny temu. Zobaczyć, czy będzie szło, bo czekaliśmy na przymrozek. A ja już dojeżdżam Pumą. Z tyłu nasz najnowszy nabytek. Tak, najnowszy nabytek. Przyczepa HL6011. I jedziemy na najnowsze pole i największe zarazem w gospodarstwie. Między innymi dlatego, że doszło nam nowe pole. Nie było czasu na nagrywanie. Puma nie daje rady. Mam na sobie 9 zbiorników po 1000 litrów RSM-u, to jakieś mam 17 ton na sobie i tu jest taka górka, że naprawdę jej nie widać, na pewno nie będzie jej w kamerze widać, ale ją czuć, każdy jeden ciągnik ją czuje. Dojeżdżamy do pola, nie wiem gdzie jest Paweł, widziałem gdzieś tam światła. Czy już na mnie czeka, czy się, nie daj Boże, zakopał, bo tak też może być, z tym też się liczymy. No, ale tu go nigdzie nie widział. Jest, już czeka na tankowanie, dobra, jedziemy szybko, bo nie ma czasu, nie wiem, może nagram coś z zewnątrz, ale to na pewno nie przy pierwszym tankowaniu. Bo szkoda trochę czasu. A już chwilę Paweł na mnie czeka. Także to do zobaczenia. Sobie działamy. Zostało nam na tym polu jeszcze jedno tankowanie, bo nie tankujemy pełnego opryskiwacza, bo jest jeszcze trochę wilgotno, a nie chcemy też, żeby było tak, że musimy się wyciągać, bo to nie o to chodzi, żeby kolejny naryć. Ja sobie w Pumie siedzę, jest zimno, w radiu podawali, że może być nawet do minus 8 dzisiaj w nocy. Ta akcja miała być zrobiona wczoraj na tym polu, ale niestety opryskiwacz nam zamarzł. Zanim dojechaliśmy na pole, to gdzieś tam w końcówkach były resztki wody. Paweł płukał opryskiwacz i przyłapało nam opryskiwacz. Maksum stoi przyczepiony do rozsiewacza. Thank you.
Także wracamy po cięciu. Paweł już jest zatankowany do końca. Ja wracam do domu. Doładować się jeszcze musimy. I po prostu jedziemy dalej. Zostało nam jeszcze 30 hektarów do rozlania RSM-u. Tu już był pewien moment, że zaczął się Paweł kopać, ale złożył opryskiwacz i wyjechał sam. Już myślałem, że go będę musiał odciągać, ale udało się bez. Już te najmokrzejsze miejsca ma porozlewane. Także już powinno być lepiej. No i co, no powoli sobie jedziemy. Ja mam dwie przyczepy na sezon sobą. HL-kę, którą kupiliśmy w grudniu. HL-ka była głównie kupiona do obornika, ale jak to wyjdzie, pewnie będzie jak zawsze. Będzie za jakiś czas pewnie jakiś tam jak będą fundusze zrobione, tak jak pozostałe. Ale to myślę, że jeśli będziecie oglądali kanał, to będzie wszystko wiadomo, co i jak w tym roku. Mam nadzieję, że będzie jeszcze kilka nowych nabytków. Sprzedaliśmy przetrząsacz swój, klasa Volto. Co za niego będzie, jeszcze nie wiem. Mieliśmy chęć na nowego Pronara kupić, żeby, ale no niestety cena z zeszłego roku nowego przetrząsacza, cena z tego roku jest kosmiczna. Jest 6000 różnicy w cenie netto. Także no trzeba się dobrze zastanowić. Może jeszcze uda się coś fajnego znaleźć. Ale to się okaże wszystko w sezonie. No co, nie wiem, czy coś dogram. Jeżeli dogram, to może zrobimy tutaj cięcie sobie i wtedy będziemy dokładać jakiś tam materiał, a jeżeli nie. No to co, dzięki za uwagę w tym vlogu. Nie wiem, co z tego vlogu w ogóle wyjdzie. Zjeżdżamy teraz z tej górki. Nie wiem, czy GoPro odda, ale jest dosyć nachylenie. Tutaj będą ciągniki jęczały, jak będą jeździły. Czy z rzepakiem, czy z nawozami. Dobrze, że tu jest asfalt. Także będzie fajnie się jeździło. No dobra, to co, w tym vlogu to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I trzymajcie się. Do następnego vloga. Cześć.